Sprawdź. Sprawdź, czy jesteś w miejscu, w którym chciałeś być, na przykład jako dziecko. Kiedy marzyłeś o tym, żeby zostać na przykład superbohaterem. Sprawdź, czy dzisiaj rzeczywiście jesteś dumny z tego, co osiągnąłeś. Czy dzisiaj rzeczywiście masz to, czego tak naprawdę pragnęło twoje serce, a z czego zostałeś okradziony. Myślisz, że to były złudzenia, ale te pragnienia, które miałeś w swoim sercu, te pragnienia, które dzisiaj ci się wydają naiwne i nierealne, to pragnienia, które włożył w twoje serce Bóg, bo On cię stworzył do wielkich rzeczy. On cię stworzył do tego, żebyś był bohaterem, a nie udawał bohatera, a był pusty. On cię stworzył do wielkich rzeczy. I jeśli oglądasz filmy typu Braveheart albo Gladiator i to porusza twoje serce, to wiesz, że to jest natura Boga. Taka jest natura Boga. On jak Braveheart położył swoje życie za ciebie, żeby cię wyzwolić. Żeby cię wyzwolić. Tylko ostateczne słowo masz ty. Już powiedział swoje, a ostateczne słowo do swojego życia masz ty. Ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Ty jesteś odpowiedzialny za to, dokąd idziesz po śmierci. Jesteś za to odpowiedzialny, bo dzisiaj słyszysz prostą Ewangelię, że możesz zaprosić Jezusa do swojego życia i zacząć od początku z nową kartą, z nowym wnętrzem. 21 lat temu, kiedy byłam 31-letnią ateistką, zawołałam do Boga, jak do osoby. Zgwałciłam swój umysł. Zawołałam, jak mi się wydawało, w próżnię, ale byłam zdesperowana, ponieważ zobaczyłam w sobie błąd i zobaczyłam, że jestem na dnie, swoim prywatnym. Nie będę ci opowiadać jakim. Ale po prostu byłam zdesperowana i wołałam o zmianę w swoim życiu. I zawołałam po raz pierwszy do Boga jak do osoby. I On mi się objawił. Przyszedł do mojego życia, do mojego wnętrza. I w momencie, kiedy Duch Święty przekonał mnie o tym, że moim błędem jest to, że jestem oddzielona od Boga. I że On już wszystko zrobił, żeby nie było tak, jak jest. Że mogę to zmienić swoją decyzją. Dla mnie nie było w ogóle żadnych ale, żeby go zaprosić do swojego życia. Nie miałam żadnych rozterek. Ja wiedziałam, że jeżeli Bóg w ciele przyszedł i zginął za mnie, oddał za mnie życie, to znaczy, że jest mi przychylny. To znaczy, że ta ofiara była w ogóle potrzebna, że to nie było coś takiego a la manifestacja. Zobaczcie, jaki jestem dobry i zdesperowany. Nie. To było coś, co jest potrzebne tobie również. Ponieważ On tam na krzyżu Golgoty rozprawił się z każdym przejawem błędu i śmierci, który dzisiaj ciąży na tobie. Z każdym obciążeniem, które dzisiaj jest na twoim życiu. Z każdym grzechem. Tak to się starodawnie nazywa. Ale grzech to jest błąd. Jeśli masz wewnątrz siebie uszkodzoną część, która nie trybi, to możesz robić na zewnątrz mnóstwo różnych rzeczy. Dużo hałasu. O nic. A to i tak nie naprawi twojego wnętrza. To wnętrze jest do naprawienia tylko przez to, że spotkasz się osobiście z Bogiem i zaprosisz Go do Niego. Zaprosisz Go do swojego wnętrza. I wtedy ożyjesz wewnątrz, tak jak ja ożyłam. Jezus mówił w ten sposób. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni i spracowani, a dam wam ukojenie. Sprawię, że z waszego wnętrza popłyną rzeki wody żywej. Dzisiaj masz ścieki, ale mogą tam być rzeki. I to wszystko, co zostało w tobie stłamszone i zdruzgotane przez doświadczenia życiowe,
te wszystkie pragnienia i marzenia, które miałeś jako dziecko, o tym, żeby być kimś, to zacznie mieć w ogóle rację bytu, bo zaczniesz mieć w ogóle potencjał do tego, żeby to zrealizować. A przede wszystkim staniesz się żywym dzieckiem Boga. I twoim przeznaczeniem będzie niebo. Zmieni się twoje pochodzenie i twoje przeznaczenie. Dzisiaj, jeśli się nie spotkałeś osobiście z Jezusem, to jesteś martwy w środku. I bardzo łatwo jesteś w stanie sprawdzić, co tam masz. Wystarczy wyłączyć wszystkie nadajniki. Wystarczy wytrzeźwieć. Wystarczy spojrzeć. Prawda, że to jest trudne? To jest trudne, bo to życie bez Boga w ogóle na trzeźwo jest nie do przyjęcia. Dlatego ludzie się odurzają różnymi rzeczami. Ja się odurzałam pracą. Byłam pracoholiczką. A w weekendy imprezowałam. No i co z tego? Zabiłam swoje dziecko. No i co z tego? Bóg mi wszystko wybaczył. Zaczęłam z Nim życie od nowa. Bo taki jest sens Ewangelii. Taki jest sens Ewangelii. Przyjmujesz Boga do swojego wnętrza, rodzisz się na nowo i stajesz się nowym człowiekiem. Stare zupełnie cię nie definiuje. Znam recydywistów, którzy spotkali w celi więziennej Jezusa. Ugięli przed Nim kolano. Zaprosili Go do swojego życia. I to była najlepsza resocjalizacja ever. Bo żadna ludzka resocjalizacja nie działa. Nie działa. Człowiek bez Boga jest zawsze recydywistą. Zawsze wraca do swoich śmieci, do swoich wymiocin, do swoich dołków. Zawsze wpada. Wiesz o tym. Co roku być może podejmujesz jakieś postanowienia noworoczne, że od teraz zaczniesz inaczej. Że od teraz będzie inaczej, lepiej. Teraz staniesz się lepszy. Teraz staniesz się innym człowiekiem. Zaczniesz robić to czy tamto. I kończy się 2 tygodnie później. A jak ktoś jest bardziej wytrwały, to 2 miesiące później. I co z tego? Człowiek nie jest w stanie o własnych siłach zmienić swojego wnętrza. Nie jesteś w stanie wymienić tej części, która jest uszkodzona, która jest dzisiaj martwa. Nie jesteś w stanie wymienić swojego egocentryzmu na coś żywego, co będzie spełnione, co będzie zaspokojone. A tylko człowiek, który jest ma poczucie bezpieczeństwa, jest zaspokojony, jest w stanie dawać bezinteresownie, jest w stanie kochać. Jest w stanie stać tutaj co piątek i mówić prostą Ewangelię. Prosta Ewangelia zbawiła moje życie. I może myślisz, że to jest coś dla nieudaczników, że sobie nie radziłam. Radziłam sobie. Robiłam karierę, zbudowałam dom, miałam męża. Co prawda nie chciałam mieć z nim dzieci i zdradzałam go, ale tego ludzie nie widzieli. Tego ludzie nie widzieli. Nie widzieli, co mam w środku. Na zewnątrz prezentowałam się bardzo dobrze. I tak robi każdy człowiek. Jest jak księżyc. Pokazuje się tylko z jednej strony, tej ładniejszej. Tą brzydszą zostawia w domu. Dlatego ludzie nie chcą być sami. Nie chcą wyłączać muzyki. Nie chcą przestać być odurzeni. Bo nie chcą spotkać się z samym sobą, takim jakim są. A jest rozwiązanie na ten problem. Jest rozwiązanie na tego, jakim jesteś. Jest rozwiązanie. Możesz być uratowany od siebie samego, takim, jakim jesteś dzisiaj. Możesz być napełniony Bożym Duchem. Możesz być żywy w środku, jeśli przyjmiesz moje słowa jako drogowskaz. Nie mówię ci, żebyś mi ślepo uwierzył. Wypróbuj, czy Bóg jest.
zawołaj tak jak ja. I jeśli ona mówi prawdę, to ja chcę Ciebie poznać. Chcę Ciebie poznać. Chcę wiedzieć, co jest prawdą, a co nie. Ja chcę Ciebie poznać. W ten sposób zawołaj.